Witam Was, jestem Bartek i dzisiaj zapraszam Was na recenzję bardzo ciekawego i bardzo minimalistycznego pokrowca do Honora 7, czyli Banks Magic Lollipop. Dobra, tak więc co do samego opakowania, w jakim pokrowiec do nas przychodzi, jest to takie właśnie przeźroczyste opakowanie. Z przodu mamy różne napisy po chińsku, ponieważ jest to produkt chiński, ale naprawdę muszę powiedzieć, że jest to jeden z ciekawszych pokrowców, jakie udało mi się znaleźć na Honora 7. Z takich zalet dotyczących tego pokrowca jest to, że jest to, jak to właśnie producent tutaj określił, Ultra Thin Protective Case. Jest to naprawdę niezwykle cienki pokrowiec, ponieważ jego grubość wynosi 0,4 mm i to jest niewątpliwa zaleta, ponieważ sam pokrowiec nie powiększa praktycznie w żaden sposób naszego urządzenia. W zestawie niestety nie utrzymujemy nic oprócz samego pokrowca, więc to trzeba mieć na uwadze, a samo pudełko tak naprawdę jest nieco za duże do samego pokrowca. Taka zaleta dotycząca właśnie Banks Magic Lollipop jest taka, że nie jest to zwykły taki pokrowiec wykonany z TPU. Tutaj mamy produkt Nilkina wykonany z TPU i możecie zobaczyć, jak to wygląda. Możemy to pogiąć, możemy tak zrobić i to tak naprawdę za moment wraca do swojego kształtu. Jest to bardzo elastyczne. Natomiast jeśli chodzi o produkt Banks, jest to taka zaleta tego pokrowca, że jest on taki plastikowy, można tak to właśnie ująć. Jest to taki właśnie lekko elastyczne tworzywo sztuczne. To zapewnia nam to, że kiedy założymy ten pokrowiec na nasze urządzenie, ten pokrowiec w żaden sposób nie będzie nigdy nam odstawać i zawsze będzie przylegać do naszego urządzenia, ale trzeba mieć na uwadze to, że nie możemy z nim robić takich cudów jak z pokrowcem wykonanym z TPU, że będziemy to wyginać jakoś mocno, ponieważ wtedy pokrowiec nam się połamie. Banks Magic Lollipop jest dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych, z tego co wiem, takiej właśnie przydymionej czarnej oraz przeźroczystej, takiej właśnie białej, można tak to właśnie powiedzieć. To, co mi się spodobało od razu, jeśli chodzi o ten pokrowiec, to jaką ma powierzchnię. Powierzchnia jest taka leciutko chropowata, dzięki czemu ten pokrowiec w żaden sposób się nie brudzi, niezależnie od wersji kolorystycznej, ale także nie zbiera zarysowań i również poprawia nam chwyt urządzenia. Tak naprawdę ta powierzchnia tego pokrowca bardzo mi przypomina aluminium użyte właśnie na pleckach Honora 7, pomimo tego, że tutaj akurat w Banks Magic Lollipop jest to tworzywo sztuczne. Jeśli chodzi o sam proces zakładania pokrowca na naszego Honora 7, nic bardziej prostego. Wsuwamy tak naprawdę z tej strony, zatrzaskujemy i pokrowiec jest już na naszym urządzeniu. Jeśli chodzi o proces ściągania, nie jest on jakiś ciężki, ale trochę siły trzeba przełożyć, żeby to właśnie taki plastikowy pokrowiec z naszego urządzenia ściągnąć. Zaleta pierwsza jest taka, że dookoła całego urządzenia, dookoła ramki mamy zapewnioną ochronę. Trzeba mieć na uwadze to, że ten pokrowiec nie jest tak twardy jak produkty na przykład Otterboxa, więc kiedy urządzenie przyłoży jakoś mocno z dużej wysokości o ziemię, to jednak ma prawo coś się tutaj stać. Natomiast główne, wydaje mi się, zastosowanie tego pokrowca jest takie, żeby po prostu, żebyśmy mieli ochronę przed zarysowaniami, otarciami, obiciami naszego urządzenia. To, co mi się spodobało, czyli wszelkie otwory na przyciski funkcyjne są otwarte i tak naprawdę mamy styczność z takimi przyciskami, jakie mamy fabrycznie na naszej obudowie. Ja to naprawdę bardzo lubię i ten element również mi się bardzo spodobał. O czym warto powiedzieć? Również to, że pokrowiec nie ma jakiegokolwiek zabudowania ponad ekran, więc kiedy będziemy kłaść urządzenie ekranem do dołu, ono będzie przylegać tak naprawdę właściwym szkłem bądź folią, jaką mamy naklejoną na naszym wyświetlaczu. Nie ma tutaj niestety jakiegokolwiek nadbudowania. Natomiast chyba największą zaletą tego pokrowca jest to, że praktycznie w żaden sposób nie powiększa naszego urządzenia, poprawia nam chwyt naszego urządzenia, więc pod tym względem jest naprawdę dość fajnie. Jeśli chodzi o kwestie wizualne, możecie zobaczyć, że ta czarna wersja jest leciutko taka przeźroczysta, więc widać logo Honor, widać jakieś znaki właśnie towarowe, więc to też trzeba mieć na uwadze, ale jeśli chodzi o wygląd wizualny, tak naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Dojście do czytnika
kilka linii papilarnych jest takie, jakbyśmy nie mieli praktycznie case'a na naszej obudowie. No i tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że Banks Magic Lollipop to jest chyba jeden z najlepszych pokrowców, jakie mogłem nabyć do mojego Honor 7. Jestem bardzo z niego zadowolony, tym bardziej, że jego cena nie jest jakoś mocno wygórowana, z tego co pamiętam około 40 zł. No i również pamiętajcie, że ten pokrowiec możecie nabyć w sklepie Homescreen, więc nie ma żadnego problemu, jest ten produkt dostępny na terenie Polski. Ja od siebie muszę Wam powiedzieć, że jeśli posiadacie Honor 7, nie lubicie bardzo powiększających pokrowców na Wasze urządzenie, a chcecie zapewnić jakąś chociaż tą minimalną ochronę, to Banks Magic Lollipop naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawdzi. Dobra, w tym materiale to jest na tyle. Jeśli ten film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górze. Nie zapomnijcie również o subskrybowaniu mojego kanału, jeśli chcecie być na bieżąco z najnowszymi materiałami. Natomiast ja się tymczasem z Wami żegnam. Pozdrawiam Was. Na razie.